Są tacy w KGHM, którym spóźniająca się wiosna zupełnie nie przeszkadza. To pracownicy ochrony środowiska Huty Miedzi Głogów przedłużającą się zimową aurę wykorzystują na wyręb drzew na terenach leśnych wokół huty. Większość cięć w zasadzie jest prowadzona w okresie jesienno-zimowym, przed rozpoczęciem wegetacji i przed rozpoczęciem lęgów ptaków. To jest taki jakby okres żniw w lesie. Tereny leśne wokół Huty Miedzi Głogów zajmują 900 hektarów. 2/3 tego obszaru to topole, które traktowane są przez leśników jako przedplon dla innych gatunków roślin. Zasadzone w latach 70. drzewa osiągnęły wiek rębności. Według założonego planu dokonywany jest wyręb topoli w wyznaczonych kwadratach leśnych, tak zwanych gniazdach. Gniazda, które zakładamy i wycinamy w litych drzewostanach topolowych, mają przeważnie wielkość 20-30 arów i sytuuje się je w miejscach, gdzie już występują naturalne luki, przerzedzenia bądź kondycja zdrowotna, czyli choroby, które zaatakowały topole, powoduje, że ich żywotność jest słaba. Na miejsce wyciętych topoli zostaną nasadzone nowe gatunki drzew. W miejsce wyciętych topoli to już w przyszłym roku wiosną będziemy sadzić gatunki lasotwórcze, długowieczne, które docelowy tutaj skład gatunkowy stworzą. Będą to przede wszystkim dąb, buk, klon, lipa oraz inne. Odkąd w Hucie Głogów zrealizowano szereg inwestycji ekologicznych i w istotny sposób ograniczone zostały emisje pyłowo-gazowe do środowiska, las wokół huty składający się przede wszystkim z topoli jest przebudowywany w las ochronny. Kształtuje on korzystny mikroklimat, przeciwdziała erozji gleb, chroni przed wiatrem i hałasem. Jednym słowem pełni rolę doskonałego zielonego filtra. W działania zwiększające bioróżnorodność środowiska wokół huty włączają się również myśliwi z koła łowieckiego Hutnik. W zeszłym roku na terenach wokół huty wypuścili 100 par bażantów, tym samym wzbogacając łowisko o cenne kuraki.